Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Rzym. No i Conflict of Orders jest dobry. Kazaliśmy im się zbratać. I wszyscy są szczęśliwi. Chociaż raz. Okej. Czyli sprzedajemy niewolników. Co to ma być? Dobra, tutaj rozwaliliśmy ich, można to tak nazwać, rozwaliliśmy. Czas na poprawkę. Czas na poprawkę, uciekają. Nie wierzę. Może by było, gdyby on nas zaatakował. Jak tutaj sytuacja? Ten się też zbroi. Trzeba atakować, nie ma opcji. Innej. Pamiętam, że to byli ci posrańcy. Mieliśmy jeszcze inaczej zrobić. Mieliśmy wejść i plądrować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ci też sobie nieźle radzą. Plądrują sobie bardzo przyjemnie. Tu coś się dzieje? Tu się na razie nic nie dzieje. Ten się ogarnia. A ci mogą już zaatakować tutaj. No i oby tylko nikogo tutaj nie było więcej. Nie ma. Za to. Ja myślałem, że to są ci posrańcy. Nie, to są jakieś zwykłe plemienne chłopaki. Jak to wygląda? Jest ok. Dużo będziemy tracić? Na pewno. Dobra. Myślę, że trzeba to rozegrać. Myślę, że trzeba to ładnie, szybko rozegrać, pozbyć się ich i musimy tutaj jak najszybciej to rozwalić, żeby jedna z armii mogła iść na północny zachód, pomóc zwalczać tych Numidianów dalej, bo normalnie już mam dosyć tam ich. Tu jest dosyć niezła armia, chociaż mało jest Velites. To tutaj nadrabia konnica i te Spear Units, które są naprawdę niezłe. Nieźle sobie radzą. Podoba mi się, jak oni tutaj walczą. To mi się akurat bardzo podoba. Ok. Start the deployment. Trochę i dużo. Dobra, wiemy jedno, że nasza kawaleria musi sobie szybko poradzić z ich, a później to już pójdzie jak spłatka. Czekamy. Będzie tylko jak psy pójdą, to kawaleria też pójdzie. Trochę ich dużo. Puścimy psy i będziemy czekać, nie? Na nich. Ale dobre miejsce do obrony. Dobra, nie ma co. Shit.
fuck. To są wilki. Wow. Ale żeście się wpierdzieli. Nie strzelać, nie strzelać. Trochę ucierpieli, nie powiem. Co oni robią? Kurna, cofnij tego generała, bo on tak dostanie. Przez te zabawy. Na razie w tych. Może dajcie od razu w tych.
walczyć tutaj. Wy też. Bij się tutaj. Pogrom. Mam nadzieję, że wszyscy biegają. Sami. Dosyć. To jest strasznie, dostaliście. Chłopaki też sobie poradzili. Jeszcze. Resztki resztek. Słonie. No, kiedyś słonie to było setki, tysiące, a nie tak jak teraz. Wszyscy je wytępili kłusownicy. Nie. Kończymy. Heroic Victory. No i to się nazywa wygrana. 5000. 200 zabitych, a nie 260. Jestem bardzo ciekawy, co tak rozwaliło tych naszych rorari. Na pewno ci posrańce. Pilny. Pliny. Myślałem, że pilny to napisał, nie plin. The best plan is to profit from the folly of others. Najlepszy plan to polegać na innych. Było nam bardzo miło, ale trochę poszaleliście jednak. Przez to was muszę zniszczyć. Dobra, co my tu będziemy mieli? W ogóle to chyba nic ciekawego na razie. Na razie zrobimy Civil Town, faktycznie takie coś. O, takie. A chwila. Tak. I na razie to rozwalimy. Może być. Bardzo mi miło. Wow, tu jest. Tu będzie się działo później. Macie przesrane oficjalnie. Może podejdą. Dobrze by było. Dobrze by było. Czy w tym sensie możemy uciec?
Możemy. Czy ja mogę ruszyć się? Tak, może. Może zobaczmy, co tu jest. Moi ulubieńcy. Kurna. Miło. Nie, dobrze. Nie, wróć się, Andrzeju. To bez sensu jest to, co chcesz robić. To w następnym turze polecisz tam. Jak to sytuacja? Dalej do... Niedobra. Dobra. A tutaj jest 78 frontników. Ja pierdolę. Nie wiem, czy kogoś wysłaliśmy. Fuck, chyba nie wysłaliśmy. Na misję. Between friends. Zobaczymy, jakie friends będą z nas później. One sacrifice. Wreszcie kliknę OK, ale jeszcze nie teraz. The gods speak through thunder and... Nie chcę z wami żadnych sojuszy, no aggression paktów, nic. Muszę zobaczyć. O! Co to? To jest mewa. Człowieku, to nie jest mowa, to jest pigeon poleciał właśnie. Muszę zobaczyć. Jedna rzecz mnie zaczęła teraz zastanawiać. Ile nam jeszcze zostało prowincji do podłapania, żeby dostać tą kolejną reformę wojsk? Bo, jednak przydałaby się o wiele mocniejsze wojska, a kolejne wojska to już są... Na 3 tury, okej. Dobra, to na szczęście mnie na razie nie dotyczy. To są niby ci, ale nie są tak OP. Ready for further orders. On the move. March. You will march till your feet bleed. Okay. Dobra, tak. To mamy. Zróbmy sobie takie coś. A czy my możemy sobie tutaj kogoś wynająć? Możemy słonia. Czyli robimy tak. Co to w ogóle jest? Słoniu. Yo. Na pewno się przyda przy walce z nimi.
Dobra prowincja jak na dwójkę. W następnej turze bijecie się w tych. Co ja mam tu zrobić? Co ja tu mam zrobić? Co ja tu mam zrobić? Nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. Zaraz znowu dostaną. Ja. W ogóle to tutaj chyba nadal jest. Nie mogą sobie poradzić. Zobaczyć. No przecież było teraz to, kurde, no ślepaku. Jeszcze dużo, dużo, cholera. To jest Imperium 5, prawda? Marian dostaje się przy piątce. Także jeszcze sporo. Jeszcze sporo, ale damy radę. Gdzie mnie tu lecisz? O, nareszcie. Minus 2, 1%. I oczywiście pierdzielło. No bo jak? A właśnie, 78% było. 70, dobra, zmniejsza się. Myślejmy sobie dziewczynę. Wounded, okej. Kto chce iść? Ty to zorganizuj jakąś zabawę. W Afryce. W sumie to bez sensu. Te. Dobra. Kończ wać pan, wstydu oszczędź. O! Chłopaki przyszli. Nie mogłem się na was doczekać. Bawimy się w strzelanie karabinem. Ale sobie jeszcze wstaniemy.
ta burza to mi się nie podoba, szczerze. Dokładnie. Enemy reinforcement approaching. No Andrzej, masz zadanie normalnie. No miałaś nie strzelać. Ale dziwną amunicją strzelasz jak na... jak na te warunki pogodowe. A nie wiem, czy ci starczy amunicja, jak ty tak będziesz strzelał. Dobra, starczy. Lepiej, już co, jednak mi podjedź tutaj, Andrzej. Podjedź, Andrzej. Się odwalił.
pięknie. Co to za jakieś śmieszne kulki lecą? Tak to się robi. W karabinku. Dobra, dzięki, słuchajcie. Było mi bardzo miło za oglądanie. Odcinek dosyć śmieszny, ale poszło. Dzięki, widzimy się na następnym. Cześć.